obiecała, że będzie złodziejką Bożych łask i ześle deszcz, róż na wszystkich, którzy będą prosić ją o pomoc. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pokazuje, że świętość jest dla każdego. Jej relikwie peregrynują po całym świecie. W Strzelcach Opolskich Święta Teresa odwiedziła zakład karny, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka oraz Kościół Świętego Wawrzyńca. Hanna Honisz, zapraszam na program. Święta Teresko Dzieciątka Jezus urodziła się 2 stycznia 1873 roku w Alençon, to jest północ Francji. Jako 9. dziecko Ludwika i Zélie Martin, których Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi, czworo rodzeństwa zmarło w młodym wieku, a 5 właśnie dziewczyn wstąpiło do klasztoru wszystkie, w tym właśnie najmłodsza Tereska. Tereska przeżyła tylko 24 lata, w tym 9 lat za kratami Karmelu. Ale to, co jest niesamowite, że Tereska po prostu jest znana i kochana na całym świecie. Zresztą przepowiedziała to przed swoją śmiercią, że wszyscy będą ją kochać. Co uczyniła ta młoda dziewczyna, 24-letnia, która umiera 30 września 1897 roku? Na jej pogrzebie zaledwie 30 osób w Karmelu. W Karmelu nie mogą jej pochować, więc jest pochowana w mieście. I co się takiego stało, że właściwie Tereska jest znana na całym świecie? Że kochali ją zarówno papieże, święci, jak chociażby nasz Rafał Kalinowski, Matka Teresa, Elżbieta od Trójcy Świętej. Święta Faustyna modliła się do niej, ale wielu, wielu też innych świętych, dla których naprawdę była wzorem. Tereska nie uczyniła właściwie nic wielkiego. Nie skończyła szkoły podstawowej, a jest doktorem kościoła, ogłoszoną przez Jana Pawła II. Tereska narodziła się właśnie w północnej Francji. Jej matka, Zélie Martin, zachorowuje dosyć wcześnie, umiera na raka, kiedy Tereska ma 4 lata. Potem Tereska wybiera swoją najstarszą siostrę, Paulinę, na jej mamę. Ona wstępuje do Karmelu i dla Teresy to jest jakby taka druga trauma. Więc jest takim dzieckiem dosyć kruchym, słabym, ale Bóg prowadzi ją od początku. Tereska będzie przechodziła różne etapy, będzie też wiele cierpiała. W pewnym momencie, gdy ma 13 lat, przeżywa wielką łaskę, gdzie jest uzdrowiona z tej choroby, która nastąpiła, takiej ogromnej wrażliwości po śmierci matki. I Tereska w nocy Bożego Narodzenia przychodzi z pasterki i rzeczywiście doświadcza siły, która płynie z tej komunii, którą przyjęła. Jest uzdrowiona i jak sama mówi, nie zostanie pokonana w żadnej walce. Teresa jest bardzo zdeterminowana, żeby wstąpić do Karmelu, aby kochać Jezusa i aby modlić się za grzeszników, za zbrodniarzy, za tych, którzy są z daleka od Bożej miłości. Miłość to jest klucz, który od wieków był metodą na naprawę życia w Kościele. To po pierwsze. Po drugie, jest patronką misji, a nigdy na tych misjach nie była, więc kolejny temat niesamowicie ważny, mianowicie, że tych wielkich spraw nie trzeba naprawiać z bliskości fizycznej. Teresa, kiedy ma 14 lat, taki prosty gest, wypada obrazek z jej książeczki. I teraz na tym obrazku jest Jezus, który jest na krzyżu i spadają krople z jego przybitych dłoni. I Tereska postanawia, że ona będzie stać tam pod krzyżem i będzie modlić się za grzeszników i po prostu zbierać do swoich rąk tą krew Pana Jezusa, aby modlić i wstawiać za tymi, którzy są z daleka od Jego miłości. Tereska nas uczy, że właśnie wszyscy możemy zostać świętymi. Tereska chciała od samego początku swojego młodego życia zostać świętą, ale kiedy myślała o świętych, których w tej epoce znała, wydawało się, że jest to droga, która jest zbyt trudna dla niej. I Teresa szuka. Teresa jest kimś, kto nie zatrzymuje się i połowicznie nie kocha. Teresa wybiera wszystko i szuka, aż znajduje, że jej powołaniem jest miłość w Kościele, że tak naprawdę zawsze i wszędzie może kochać i że tak naprawdę ta droga do świętości jest prosta.
Kocham wszystkich świętych, których znam, a Tereskę myślę, że dzisiaj poznam. Czytam w książce, którą teraz akurat przerabiam, Święta Pani, że jest bardzo pomocna dla młodych kobiet, nie tylko, i dla wszystkich, którzy mają dzieci, i jest specjalistką od problemów dzieci. Ja czekam na jej łaski dziś, a bardzo potrzebuję tych łask. Na początku swojego życia klasztornego Teresa chce robić wszystko z miłości do Jezusa. Robi mnóstwo dobrych uczynków, pomaga swoim siostrom, ale doświadcza słabości. Śpi na modlitwach, które są przeznaczone, wiele godzin się modli w Karmelu i śpi na nich. Ale Teresa właśnie próbuje znaleźć taką małą drogę dla niej, która jest słaba, krucha i która, myślę, może być również drogą dla nas, przepiękną drogą do świętości. I Teresa znajduje obraz, który jej pomaga odkryć, jaka będzie jej mała droga. W tym czasie właśnie powstają, są pierwsze windy. I Teresa twierdzi, że to właśnie ramiona Jezusa będą tą windą, która wyniesie je do Boga Ojca, i dlatego nie musi bać się swojej słabości, kruchości. Może zostać słaba, mała jak ptaszek, którego porównania często używa, a Bóg po prostu będzie ją prowadził do świętości. Córka w internecie wyczytała właśnie, że relikwiarz dzisiaj będzie, że on po Polsce teraz sobie podróżuje. Myśmy byli w tamtym roku na takim nabożeństwie do świętej Tereski. Pisaliśmy nawet taki list, bo to trzeba pisać takie listy i patrzeć, które łaski już otrzymaliśmy. Przyjechaliśmy modlić się też o dzidziusia dla naszej córki. No, także i o wszelkie łaski, które po prostu ona dla nas ma, bo my wiemy, ona jest szczodra w dawaniu łask. Wszyscy święci są dosyć wyjątkowi. My jesteśmy z miasta, gdzie był więziony nasz Stefan kardynał Wyszyński. I tutaj żeśmy właśnie byli z żoną na tym wieczorze w zeszłym roku. A no, pociągnęło mnie to, te świadectwa, które ludzie dawali, jakie cuda, jakie łaski za wstawiennictwem świętej Tereski przychodzą. Myślę, że dla nas fenomen i geniusz Teresy to jest właśnie odkrycie tego, że mamy Ojca, a my jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. I jeśli to odkryjemy, to tak naprawdę niczego nam nie zabraknie. Wtedy ta prawda o tym, że nasza tożsamość i największa wartość jest w oczach Boga, sprawia, że nie przejmujemy się tym, że upadamy, że jesteśmy słabi. I wtedy łatwiej przyjmiemy tą drugą prawdę o tym, że jesteśmy właśnie grzesznikami, ale ukochanymi. Tereska, myślę, że tą właśnie prawdę nam odkrywa swoją małą drogą ufności i przede wszystkim wielkiego zaufania Bożej miłości, która nas wyprzedza, która jest pierwsza, która idzie przed nami. Dziś naszym gościem jest ksiądz Arnold Drexler. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam Pana, witam telewidzów. Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej, i może zacznijmy od pochwalenia się spektakularnymi sukcesami kolejnych zbiórek i naszej wielkiej, jako mieszkańców Diecezji Opolskiej, otwartości serc i portfeli. Tak, no to już jest prawie że tradycja, że te zbiórki, które płyną... Bo to tak liczę chyba z 2 miliony prawie? Czy mylę się? No, myśmy mieli w tym roku, mamy trzecią zbiórkę. Aha. Mianowicie w lutym była zbiórka dla Turcji. Tam było ogromne trzęsienie ziemi, ponad 50 tysięcy. I jeszcze zimą, jak pamiętam. Tak. Te obrazy, które docierały do nas, one też potem robiły tą cyfrę w skarbonkach. Mianowicie myśmy zebrali największą kwotę w kraju. 930 tysięcy złotych. To było absolutnie pierwsze miejsce. Pokonaliśmy o wiele większe diecezje. Potem po 2 miesiącach, kiedy była rocznica napaści Rosji na Ukrainę, była kolejna zbiórka. Znowu przekroczyliśmy 400 tysięcy, chociaż było to zaledwie 10% zbiórki sprzed roku. Mhm.
Wtedy było ponad 4 miliony myśmy zebrali. Teraz w rocznicę 400 tysięcy. No i w tej chwili mamy kolejną zbiórkę ogłoszoną przez Konferencję Episkopatu. Nasi biskupi do tego się oczywiście dołożyli, zaapelowali dla poszkodowanych w powodzi w Słowenii. Mamy już w tej chwili, przepraszam za to słowo, na liczniku prawie 200 tysięcy. A dopiero ofiary spływają z trzech minionych dni. No, może się okazać, że poboszczyzna tu znowu przypomni sobie o swoim trudnym doświadczeniu i różnych dobrodziejstwach, jakie nam zostały wyświadczone, i ten wynik będzie dobry. Pamięć tutaj jest takim dobrym paliwem dla ofiarności. Kto pamięta, jak było wtedy, kiedy jego zalewało i kto przyniósł mu pomoc, no to też i sypie groszem. Tutaj akurat właśnie to jest taka dobra dewiza, mianowicie my też pamiętamy, że ten, kto pomaga, ten może liczyć na pomoc. Także warto pomagać, dlatego że wtedy też możemy liczyć na pomoc. I płynnie przejdźmy do pomocy dla Ukraińców, dla Ukrainy. Czy z perspektywy już długiego czasu, kiedy konflikt w sposób zdecydowany się zaognił, jest wielu uchodźców w Polsce, trudniej pracuje się na froncie pomocy dla Ukrainy? Jesteśmy już tym zmęczeni? To jest dobre pytanie, dlatego że ono tak dotyczy takiej analizy właśnie od tego naprawdę potężnego ognia pomocy, tego zapału, który potem troszeczkę przeszedł w takie przyzwyczajenie, nie bójmy się tego słowa. Wiadomo, że pomaganie ono też nuży. I to można zaobserwować po naszych magazynach, gdzie czasami regały albo wieszaki świecą pustkami. Oczywiście do nas należy stałe apelowanie, stałe animowanie ofiarności wiernych i my to robimy. Poprzez modlitwę w Kościele przypominamy o walczącej Ukrainie, ale także poprzez różne apele do sponsorów, ofiarodawców, bo ten strumień pomocy, którym my operujemy, on ciągle jest zasilany. Raz przez duże kwoty, raz przez małe datki, stale, raz mocniej, raz słabiej, ale stale przez podarowaną odzież, buty, artykuły codziennego użytku. Potem przez takie granty różnych firm i organizacji z kraju i z zagranicy. Niemniej jednak ten strumień pomocy, on słabnie. Czy to nie jest troszkę tak, że my po prostu zmęczyliśmy się tym, opatrzyło się to po prostu? Może to chyba z każdą wojną tak jest, tak, że w pewnym momencie człowiek, nawet jak wybucha za rogiem, się do tego chyba przyzwyczaja. To jest słuszna uwaga, aczkolwiek pamiętajmy też, że na pomaganie i rozmiar pomocy wpływa ogólna sytuacja gospodarcza. Wiadomo, że jest inflacja. Wiadomo, że myśmy na początku, tej zasobności i bogactwo, jakie towarzyszyło Polakom do ubiegłego roku, no to ja w historii nie pamiętam. A w tej chwili po roku już przechodzimy na pomaganie z tego, co mamy na swoje utrzymanie. I to zupełnie zmienia postać rzeczy. Nawet nie jest to zniechęcenie, a efekt tego, że nieco sytuacja się zmieniła, tak? Tak, takiego patrzenia na to, z czego potem my będziemy żyć, prawda? Ale tutaj bym od razu właśnie wykorzystam ten moment rozmowy z panem redaktorem i zaapeluję, że zasobność, bogactwo, to można zawsze odbudować. Natomiast nie wolno nam zaprzepaścić szansy na wolną i niepodległą Ukrainę. Bo my akurat, tutaj mówię o naszych słuchaczach, no to my nie wysyłamy na Ukrainę pomocy militarnej, prawda? Ona jest bardzo potrzebna, bo łagrów no, nie oswobadzały tutaj zastępy ochotnicze Straży Pożarnej, tylko porządna broń, która miała nie tylko moc rażenia, ale i odstraszania przeciwnika. Natomiast co do nas zostaje? Do nas zostaje pomoc humanitarna. No i ja mówię, no zawsze możemy te portfele odbudować, natomiast żeby nam szansa nie umknęła na wolną Ukrainę. I tutaj my musimy się troszczyć o tych, którzy ufają, że ich bliscy są bezpieczni. Mianowicie żołnierze na froncie właściwie nawet myślą codziennie i te myśli my odczytujemy, te ich pragnienia. Opiekujcie się naszymi matkami, siostrami, żonami, córkami.
Bo jak ja patrzę na uchodźców w Niemczech albo na zachodzie Europy, to są zupełnie inne odczucia. Tam młodzi ludzie, młodzi mężczyźni przyjeżdżają, a do nas 97% to są kobiety i dzieci. I dlatego też wykorzystam kolejny raz tę audycję i zaapeluję, że w tej chwili non-stop potrzebujemy właśnie ubrania letnie, damskie, dziecięce i młodzieżowe. I jak możemy podsumować ten już dość długi okres pomocy? To rozumiem, są setki tysięcy złotych i wiele godzin pracy ze strony Caritas, ze strony wolontariuszy. My też zmieniamy sposób, panie redaktorze, pomagania, dlatego że ten strumień pomocy, on na początku płynął, był bardzo szeroki. A w tej chwili musieliśmy wprowadzić kryteria, dlatego że nie wszyscy są jednakowo potrzebujący. Te kryteria to są osoby właśnie onkologicznie chore, osoby poważnie chore, chociaż tutaj też mamy dylematy, bo to każdy przynosi całą dokumentację, a my nie jesteśmy komisją lekarską, więc od tego odchodzimy. Onkologiczni, niepełnosprawni, renciści, emeryci, matki samotnie wychowujące potomstwo. One mają jak gdyby pierwsze miejsce w kolejkach. Ta pomoc w wymiarze finansowym sięgnęła już kwoty, przekroczyła kwotę 4,5 miliona złotych. Ale oczywiście tutaj dajemy świadectwo temu, że wiemy, dlaczego mamy wspierać Ukrainę, wiemy, o co Ukraina walczy. Walczy o wolny świat, o niepodległość, o prawa człowieka, o godne życie. I wydaje mi się, to też wspiera naszą ofiarność. Na koniec powiedzmy jeszcze słówko o konkursie. Tak, my nie tylko pomagamy uchodźcom, ale... Żeby nie wyszło, że to już teraz żółto-niebieski szyld Caritas i tyle. No, dwie flagi wiszą ukraińskie w moim biurze. Natomiast mamy już 9. edycję pięknego konkursu na wyobraźnię miłosierdzia. Mianowicie jest to konkurs zasilany funduszami wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Myśmy oddali inicjatywę wolontariuszom parafialnych zespołów Caritas i szkolnych kół Caritas. One najlepiej wiedzą, co w trawie piszczy. Co na ławce, gdzieś na przystanku, gdzie tam widzą tych młodych ludzi i co im potrzeba. W tym roku zgłosiło się najwięcej projektów z dotychczasowych edycji, bo aż 48. One zostały dofinansowane kwotą prawie 230 tysięcy złotych, a uczestniczyło w tych projektach prawie 3,5 tysiąca osób. Także serdecznie dziękujemy wolontariuszom, którzy przygotowali, rozliczyli, zaprosili do udziału, wyszukali tych potrzebujących, ale także apelujemy o to, aby każdy kupował nadal. U nas jest dobry poziom sprzedaży tych świec, to jest około 80 tysięcy, ale apelujemy, że każda kolejna świeca w przenośni dosłownie rozświetla dzieciństwo kolejnego dziecka. Każdego roku na wakacjach. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. A Państwu mówimy do zobaczenia.